Nigdy wcześniej nie podawałem jedzenia w teatrze. Robię to dzisiaj drugi raz. Wczoraj po raz pierwszy, dzisiaj drugi raz. Więc myślę, że to będzie ewoluowało. Będę słuchał, czego ludzie chcą i że będzie to istotny element tego całego wieczoru, tego, żeby ludzie śpiewali i robili to na żywo i naprawdę i w tej chwili, no to żebyśmy my też w tej chwili naprawdę gotowali to jedzenie i podawali, a nie żeby to było jakieś takie kwiatek do kożucha. To jest teatr, nie bez przyczyny są tutaj stoły i żeby goście mogli usiąść, napić się i zjeść coś bardzo miłego, słuchając tej opowieści. Żebym mógł, nie wiem, robić wspaniałe bliny z kawiorem na ten moment, czy naleśniki z krabami, czy foie gras, czy jakąś starą polską opowieść kuchenną, ale delikatną, wieczorną, ale taką, która będzie sprawiała ludziom przyjemność, no to ona nie może być ani odgrzewana, ani z bemarów, ani z niczego takiego. No, wyzwanie przed nami, ale tylko dlatego się na to zdecydowałem, że właśnie trzeba coś, jakieś nowe drzwi w tej sprawie otworzyć, bo jakbym miał robić tylko to samo, to już by mnie to mało interesowało. Dlatego z radością przyjąłem zaproszenie do tej pracy i do tego, żebyśmy razem z teatrem Sabat zrobili restaurację. Każda z tych rzeczy, właściwie znakomita ich część, pochodzi z mojego gospodarstwa. Mam ekologiczne gospodarstwo, w którym uprawiam len, hoduję gęsi, mam kury, robię olej lniany, mam zioła własne. Wszystkie te rzeczy są przeze mnie najpierw zasadzone, uprawiane, przygotowane, wyhodowane, a potem dopiero mogę się tym z gośćmi dzielić. To po pierwsze. Po drugie, polska kuchnia jest raczej kuchnią pracochłonną. Staram się, żeby tu były polskie dania, więc ona jest raczej pracochłonna. Co to znaczy? To znaczy, że nie da się niczego zrobić jak w kuchniach, nie wiem, francuskich, a la minute, że się rzuca coś na patelnię i podaje natychmiast. No, ta kaczka wymaga kilku dni przygotowania. Podobnie te krokiety żmudzkie też. No, każda z tych rzeczy ma jakiś proces. Tego śledzia, którego tutaj dzisiaj podaję, tak pyk, robię 48 godzin. On musi tyle czasu być w oleju lnianym i tak dalej. Nie umiem gotować, kładąc ludziom na talerz jedzenie, że ktoś to zabiera i gdzieś niesie. Umiem postawić gościowi talerz, przyjechać do niego z kuchnią i poudać. Czyli ceni pan bezpośredni kontakt z gościem? No bo on przyszedł, żeby zjeść u mnie kolację, a nie żeby sobie narobić kłopotu, czy żebym, no nie umiem gotować dla nikogo. Jak widzę człowieka, dla którego gotuję i pan mi powie, co by pan chciał zjeść, to umiem to zrobić. Natomiast jak mam mu gotować w ogóle, to nie wiem, o co chodzi. Nie umiem takiego. Czy po wczorajszej premierze były jakieś już pierwsze oceny, pierwsze sugestie gości? Goście byli, wydaje mi się, zadowoleni, to znaczy opowiadali mi, że sprawia mi to przyjemność. Ja nie byłem jeszcze do końca gotowy, natomiast widziałem po raz pierwszy wczoraj przedstawienie i to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Siedziałem i myślałem sobie, jak to miło, że w moim kraju jest coś tak na tak profesjonalnym poziomie. Tak wspaniałe, znakomicie ludzie tańczyli, wspaniale śpiewali. No znakomicie, dzisiaj będzie już inne przedstawienie, więc i podobno jeszcze lepsze, więc już na walce nie bardzo to wyobrażam, jakby miało być to jeszcze lepsze. Dlaczego pan właściwie zdecydował się na współpracę z Teatrem Sabat? To jest dla pana jakieś nowe doświadczenie, nowe wyzwania? Proszę pana, jest to zupełnie nowe wyzwanie. Nigdy wcześniej nie gotowałem w teatrze. To po pierwsze. Zdecydowałem się dlatego, że ludzie, którzy prowadzą ten teatr, są moimi bliskimi znajomymi. Po dwa. Po trzecie, teatr to jest trochę mój świat. No, byłem człowiekiem teatru, skończyłem szkołę teatralną, potem skończyłem reżyserię, potem reżyserowałem, potem sam budowałem teatr, potem niestety przestał przed stan wojenny i zostałem za to ukarany, za to, że robiłem teatr. Musiałem zmienić zawód, bo nie mogłem w teatrze pracować. Miałem zakaz pracy przez cały czas od stanu wojennego do końca tego komunistycznego państwa, a potem w międzyczasie założyłem restaurację śladami moich przodków. Mój ojciec miał wiele restauracji, mój dziadek był restauratorem, moi synowie są restauratorami. No, to jest rodzinny interes, więc tym się zajmujemy ciągle. No więc przestałem zajmować się teatrem, to przyszedłem do restauracji. No tu nagle się zrobiła sytuacja taka, że
z restauracją przyjechałem do teatru. Może się okaże, że to będzie jakiś mariaż na dłużej i że będzie to przygoda i przyjemność zarówno dla teatru, jak i dla mnie. No więc trochę to tak. Ponieważ robię to zawodowo, to mam własny młyn. Robię sam mąkę i piekę chleb, który dzisiaj tutaj będziemy podawali. Mam właściwie staram się, żeby każda rzecz, którą robię, była, żebym wiedział, skąd pochodzi. Z jakiego ryby w mojej restauracji, które podaję, łowię każdego dnia. Wydzierżawiłem 6 kilometrów narwi, łowimy ryby rano i tylko te, które złowimy, podajemy do stołu. Czy to sandacze, szczupaki, okonie, liny, ale dzisiaj złowione. Już jutro one mnie nie interesują. No, restauracja to jest obowiązek, restauracja to jest służba. Człowiek, to się nazywało usługi kiedyś, więc to znaczy, że człowiek ten służy drugiemu człowiekowi. W tej sprawie przychodzą do restauracji goście, żeby ktoś im służył. Podobnie jest z teatrem, to jest służba. Więc mam nadzieję, że teatr i restauracja to jest mariaż doskonały. Czy jest szansa, że zobaczymy danie dedykowane tylko teatrowi Sabat, które będzie odtworzone i podane dla gości u pana w restauracji? Tak, tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Oczywiście, powiem, że to jest danie, które podaję w Teatrze Sabat i tak się będzie nazywało. Danie dedykowane teatrowi Sabat. Bardzo, bardzo, bardzo piękny pomysł i skorzystam z niego. Bardzo panu dziękuję. Jakie to będzie danie? Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Jak się nauczę tego teatru, to się nauczę tego dania. I to będzie dla gości w pana restauracji, rozumiem, w Warszawie i w Sopocie? Tak jest. I w Warszawie, i w Sopocie, i w Toruniu, i gdziekolwiek będziemy otwierali restaurację, będziemy tak dalej. Bardzo dziękuję. W tej sytuacji, co mi pozostaje powiedzieć, bardzo państwa zapraszam do Teatru Sabat w Warszawie. Mam nadzieję, że na znakomite przedstawienia, a przy okazji na przyzwoitą kuchnię.